Siema. Multiversum to koncept kilkunastu wszechświatów, które mimo swojej podobności do siebie jednak się od siebie różnią. Trzeci sezon Wiedźmina to zdecydowanie alternatywne wydarzenia. Co by było, gdyby Emhyr wyglądał jak młody Jezus? Ciri była starsza o kilka lat. Radovid byłby gejem, a Jaskier próbowałby sprzedać Ciri w imię Wielkiej Redanii. It has been an eventful few days and I've been thinking about your generous offer. And your excuse this time I'll is... do it. It would be best if she landed somewhere safe. Gaude mater Redania. Witam w świecie, w którym to żona Radovida zostaje zabita przez Dijkstrę, a ktoś, kto kręcił ten serial, zabity zostać po... Zapraszam Was na recenzję trzeciego sezonu serialu Wiedźmina od Netflixa. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na najlepszy, szefowy wiedźmiński serwer Discord. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Trzeci sezon jest według większości najgorzej oceniany ze wszystkich, a ja się z tym kompletnie nie zgodzę. Wyjaśnijmy sobie. Ten serial nie jest dobry, ale akurat ten sezon załatał jako tako część z problemów technicznych z sezonu drugiego i pierwszego. Ty, śnieg normalnie wygląda w końcu jak śnieg, a nie jak wata. Co? Żartuję. To jedyna rzecz, która w tym sezonie została naprawiona, ale faktycznie śnieg nie wygląda jak wata. Wow! Ogólnikowo mam wrażenie, że ten sezon oglądało mi się dużo przyjemniej niż poprzednie. Poprzednie po prostu zmusiłem się, żeby zobaczyć, jednocześnie myśląc o niebieskich migdałach. Do tego stopnia, że chyba z dwóch sezonów pamiętam może dwie sceny. Walkę ze strzygą, no i z tymi takimi nekerami, czy co to tam było. Ten sezon pamiętam i mam wrażenie, że zapamiętam. A to dzięki małym szczególikom, które występują w tym świecie. Żartuję. A szkoda, bo zarówno w grach, czy w serialach, czy w filmach szczegóły sprawiają, że jesteśmy w stanie uwierzyć w przedstawiony nam świat. Kiedy szczegóły są dobre, tak jak miało to miejsce przykładowo w serialu The Last of Us, serial zyskuje status kultowego, a film staje się dobry. W Wiedźminie niestety nadal po trzech sezonach widać, że każdy ma tu w dupie szczegóły. Szczegóły, które sprawiają, że zapominamy, że to wszystko to tylko teatrzyk i potrafimy zanurzyć się w serial. Nie wiem, jakiś w ogóle dziwny ten labirynt. Ta mgła jakaś taka dziwna, nie wiem, jakieś sztucznie w ogóle to wygląda. Niby cięcie, krew trysku trysku, a mieczyk jak w mahakamskich kuźniach. Nowiuteńki. Dobra, starszy tego, bo zdejmą mi film. Fajne jest jednak to, że w przeciwieństwie do poprzednich lat, mam wrażenie, że Henry Cavill grający Wiedźmina naprawdę wczuł się w niego. I po raz pierwszy sama gra aktorska wciągnęła mnie w takim stopniu, że na chwilę zapomniałem, co oglądam. Kurde. Dobrze w ogóle zagrana scena. Prę się popłakałem. Normalnie. Nie mówię, że gra on Wiedźmina słabo, bo w tym serialu Geralt to chyba najlepiej zagrana postać, ale teraz faktycznie pochłonął mnie w niektórych momentach i po raz pierwszy uwierzyłem, że ten świat jest prawdziwy. Co prawda na 8 minut, ale zawsze. I myślę, że jeżeli zagrałby jeszcze następny sezon, mógłby zrobić coś naprawdę fajnego z Geraltem. No ale niestety, w czwartym sezonie zobaczymy innego aktora. A skoro mówimy już o dobrej grze aktorskiej, jest kilka postaci, które uważam, że fajnie się na tym tle wyróżniły. Jedna z nich to Frances Poli, która zagrała Ciri, ale nie taką prawdziwą Ciri. To skomplikowana historia. A to co jest? Fallout 5? Oraz Hugh Skinner, grający Radovida. Gorzko. Prawie. I oczywiście tak samo jak w Wiedźminie Rodowód Krwi, tak samo tutaj, oscarową rolę wykonały paleniska, które świetnie oświetlały nam aktorów. Bo oświetleniowcy, niestety, ale zapomnieli przyjść na plan. Czekaj, co tu się dzieje? Czy to jest Vespula? Czy Vespula wyrzuca Jaskra z domu? Czy to jest Filipa, która mu później grozi? I dlaczego Radovid V nagle pojawia się znikąd i łapie jego lutnię? O co tutaj chodzi w ogóle w tej scenie? Ciekawe, co on później zrobi z tą lutnią.
i Oscarowi. Co ciekawe, to właśnie postać Radowida zaintrygowała mnie w tym serialu chyba najbardziej. Nie dlatego, że jest jakoś świetnie napisana, ale dlatego, że to właśnie przez Hugh Skinnera. Zagrana została naprawdę nieźle. Zagrana została właśnie tak jak w mojej wizji. Wyglądałby brat króla. Arogancki, a jednocześnie tajemniczy. Mądry i odkrywający swoje karty powoli. Uczący się, ale jednocześnie pewny siebie. Radowid. Został w tym serialu odegrany według mnie naprawdę nieźle. W przeciwieństwie do Wyzimira, który, a zresztą dajcie spokój. Czasem w moim życiu dzieje się naprawdę dużo rzeczy, na tyle dużo, że wiem, że po prostu sobie z nimi nie poradzę. Dlatego mój mózg stworzył mechanizm obronny w postaci Jokera. Nagle zaczynam się z wszystkiego śmiać, bo właściwie co mi więcej pozostało. Serial Wiedźmina to jedyna poza moim życiem taka sytuacja, która wywołała dosłownie ten sam efekt. Siedziałem tylko przy komputerze i kibicowałem, żeby coś zaraz dziwnego się wydarzyło. I've cursed you for chasing tail of every kind. Men, women, dwarves, elves, polymorphs. That was... But never have I ever seen you have a crush. A więc plotki okazują się prawdą. Dobrze, gorzko. I to właśnie tak, trzeba oglądać ten serial. To klucz do jego oglądania. Nie brać po prostu nic na poważnie, a traktować go jak jakieś miodowe lata, czy po prostu jakiś serial w tym stylu. Szybkie, odmóżdżające i na poprawę humoru. I wierzcie mi, w tej roli ten serial spisuje się naprawdę znakomicie. I to zapewne dlatego przez ostatnie 3 odcinki oglądania go bawiłem się naprawdę wybornie. Na tyle wybornie, że nie pamiętam nawet kiedy tak głośno się śmiałem. Nie z ich żartów, ale z tego jak bardzo próbują sprawić, by ten serial był śmieszny, co im nie wychodzi. I przez to właśnie jest śmieszny. I wszyscy wyzywałem ten serial, no bo jako serial z milionowym budżetem jest k***a tragiczny. To ja za to zrobię coś innego. Był śmieszny, pełny niespodzianek oraz nieszablonowy. I chociaż do tej pory uważałem, że ten serial to po prostu paździerz, to teraz właściwie zmieniam zdanie. Bawiłem się przy nim naprawdę dobrze. O, stroje jakie są super. Też takie miałem. Na balu. Przepierańców. W 4. klasie podstawowej. Pamiętam, kiedy 3 lata temu wiedziałem, że wyjdzie serial i jak niesamowicie podekscytowany wtedy byłem. I jak ogromny zawód dostałem. I choć nie jest on zdecydowanie tym, co ja miałbym w głowie go kręcąc. I chociaż nie jest on stworzony według mojej wizji i też wizji wielu osób, nie oszukujmy się. To cieszę się, bo przynajmniej mogłem zobaczyć, jakie są najnowsze krzyki z HM-u. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć. Jest. Będzie? Będzie? Mamy to? Mamy to? Mamy to! Mam miniaturkę. Dobrze, elegancko.